Hej, hej, cześć, witajcie. Kolejny odcinek Łowców Skarbów. Tym razem jest ze mną kolega Tarzan 98. Cześć. Możesz coś o sobie powiedzieć, możesz powiedzieć coś o klanie, jakim jesteś. No to jestem Skarbin. Tak jest napisany klan. A o sobie to mam 16 lat. Nie wiem, coś więcej? Dobra. Oczywiście w kwestii żartu powiedziałem to odnośnie klanu, bo kolega jest z mojego klanu i gra w tym momencie na obiekcie 704. Powiedz mi tak, ty go przeszedłeś, zostawiłeś go sobie, czy... Jestem w połowie do 268. Dopiero w połowie do 268, ale powiem szczerze, że tam jest 300 tysięcy, trzeba nabić, ale to takie fajne nabijanie, prawda? No, fajnie się gra, przyjemny krzyk. Tak zwane UFO. Niektórzy Tak, go tak. Tak nazywają ze względu na jego dosyć futurystyczny, jak na WOTA, jak na ówczesne jakby standardy kształt. 750 średni damage, nie? A, wystarczy, wystarczy. Ja ci powiem tak, że to jest trochę dziwne. A ładnie, M103 już wyparowało. Już masz 1223 HP. Coś dziwnie to akurat mi pokazuje w tym momencie. Ilość HP, które zdobyłeś. Powiem tak. Na chwilę obecną, bo ja jestem posiadaczem obiekta 7268, to chyba ten jednak ma więcej plusów, jeśli chodzi o 704. Tak, zwłaszcza ten damage. Zabrali mu teraz chyba 100. Tak. No to niestety jest to bardzo odczuwalne. A tutaj widać, o tutaj ci pięknie wylosował 853. Maksymalny to jest gdzieś koło 950, ale to oczywiście rzadko tak wchodzi, tak, nie? Drugi ładny strzał, bo tam pierwszy był 103 był za 950. Mówię, rzadko wchodzą właśnie takie strzały powyżej 900. No, 2,5 minuty gry niecałe. A nawet nie, 2 minuty gry i już masz dwa fragi. Na 2-300 damage'u. No całkiem ładnie. To jest twoja ulubiona miejscówka, nie? W tym, na tej mapie, bo tak naprawdę nim nie bardzo jest gdzie pojechać. Tak, jeszcze dobre kamo, to możesz sobie być bezkarnie z boku, oni nie wiedzą, co się dzieje. Celność tego działa na papierze nie poraża. Nie? Takie jest, że na papierku to ono nie powinno sadzić jakie kartofle we wszystkie strony, a okazuje się, że strzelasz i naprawdę nawet na dalsze odległości spokojnie trafia, nie? No, w rzeczywistości bardzo dobrze. Widać. Jakie masz moduły na nim założone? Bo powiem tak, jestem właśnie ciekawy ze względu na to, że no, różnie zakładają. Na pewno masz dosyłacz. Dosyłacz, wentylacja i stabilizator chyba. Nie, szybsze celowanie. No, szybsze celowanie. W TDK-ach nie ma stabilizatora, więc na pewno szybsze celowanie. No to ciekawe, bo znaczy, no tak, jedna z opcji, bo powiem szczerze, że drugą opcją też jest dosyłacz, wentylacja, bo no, te na pewno dwie trzeba mieć, dwie rzeczy. I trzecią opcją się często zakłada albo siatkę, albo lornetkę, w zależności co kto lubi. Tak się nie zakłada na jego siatki, a i tak bardzo rzadko z różnych odległości strzał, no i nie wykrywają mnie. A niestety zes, szkoda. Joj, może joj. Za szybko to się wszystko tutaj podziało, już jest 6 do 5 przegrywacie. Zbyt dobrze na początku szło, nie? Tutaj się zablokowałem, jeszcze nie widziałem jak będzie jechał. Mieszkam K4 zabrał. Teraz na tej stronie atakowali, to też tam zacząłem się skupiać. Tak, bo tam teraz to jest chyba jakaś masakra, bo myślę, że... A dobra, ładnie, prototyp bokiem. No, jego największą bolączką tego... O, jeszcze z podpaleniem, super. 4,5 tysiąca damage'u. Największą bolączką tego działa to jest właśnie nie nawet celność, bo tak powiedzieliśmy, celność naprawdę jest niezła, tylko największą bolączką jest czas skupiania.
On ma. No, On ciężko, ma. ciężko. I tutaj jest znowu odwrotnie. O ile celność jest na papierze jest gorsza niż taka faktyczna celność w grze, to czas skupiania na papierze jest dobry, bo 2,7 sekundy, nie? Ale problem jest taki, że on jakoś tak długo zaczyna skupiać, nie? Masz takie wrażenie? Tak, tak. Jak się nie skupi do końca, to kartofel, wiesz? No ładnie teraz ci tutaj przeciwników wzięło. Pokazało. Nie wiedziałem, do którego strzelasz. O, jeszcze 29, no. Ładnie. On ma tylko 120 pancerza z przodu, takie nawet nieźle skontowane, ale powiedzmy tak sobie szczerze, no bardziej tylko jarzmo odbija, nie? Nie ma czegoś no takiego, właśnie żeby... ludzie dziwnie w niego strzelają, jarzmo często leci dosyć. Zwłaszcza jak są takie pomarańczki jak tutaj. No właśnie tak patrzę, ale mimo wszystko i tak mieliście tylko 49% szans na zwycięstwo. Dalej przegrywacie. A ciebie kusi strasznie ten T3-4. No na szczęście sfejlował i to ładnie. Dobrze. Udało się akurat. T29 jest trudnym przeciwnikiem, także no... Trochę odważnie pojechałeś tutaj. No trochę za jak później oglądałem. Nie, jakby. Dobra, szybkie naprawienie. On, o ile jeszcze jedzie w miarę sprawnie, w miarę tak nawet fajnie się porusza, to obrót powiedzmy, ciężko, to obrót jest marny. Jeżeli będziecie robić perki, to ja bym w pierwszej kolejności dał żarówkę i kamuflaż na wszystkich. Znaczy żarówkę u dowódcy, resztę kamuflaż, a na drugi perk na pewno u kierowcy hamowanie sprzęgłem. Nie? Ja na drugim mam chyba u wszystkich biję akurat. Aha. Ale obrót chyba na trzecim mam, jestem pewny. Znaczy wiesz, nie, jeżeli ktoś zaczyna, także nie, jeżeli ktoś zaczyna w ogóle robić perki, no to najlepiej wtedy nie robić, nie zaczynać od braterstwa, tylko zacząć normalnie od jakiegoś kamuflażu, na drugi nawet dać braterstwa, ewentualnie jechać normalnymi perkami, a potem zresetować, także... No tak, kamuflaż bardzo się przydaje. No. O, ten człowiek jest prawie niewidzialny. O, przejechałeś bez zniszczenia. To jest chyba powtórka... Zauważyłem. Ojoj, no już bardziej się wystawić nie mógł. No tutaj mógł uciec, ale jakoś tego nie zrobił. Czy by to była jakieś 80 powtórka, bo tak przejeżdżasz przez te wszystkie... Nie, z tego patrzę, to jest, nie wiem co się dzieje. Bitwa sprzed 2 tygodni. Aha. No dobra, no powiedzmy tak, że Copperfield z ciebie jest dobry. Teraz czekałem na tego T20, nie wiedziałem co on zrobi, bo był pomarańczowy, wszystkiego można było się spodziewać po nim. Z drugiej strony macie dobra do dobrego tą E1. 6000 bitew, ale gość naprawdę widzę, że ogarnięty. T30, które macie na hita. Jedynka też prawdę powiedziawszy tylko na... O, no na szczęście jest już na ogrysku. No, próbowałem ją tam zrobić. No, powoli. Do KW4 pisałem i akurat były się wyświetlił. Osiem 300 damage'u, 9 fragów, jest całkiem fajnie. No i remis. I remis. T30 macie na hita, T29... Właśnie, ile T29 miało HP? Chyba full. Full HP, T30 praktycznie też full HP, no to miło. I ale... to jest szczęście, że mi serwował do mnie, bo mógłby mnie rozwalić. Ja ci powiem tak, że ładny damage ci losuje, naprawdę. Po tym, co ja ostatnio widzę, jak losuje na 268, to chyba lepiej byłoby sprzedać 268 i wrócić do 704.
Tutaj widziałem, że te 30 do mnie celuje, dlatego się nie wychylałem. Czekałem aż strzeli do KW4. No. T-30 chyba nie strzela, wiesz, w ogóle z tego co widzę. Chyba bardziej czeka na to, żebyś ty się wychylił, aniżeli. Nie, chyba teraz strzelił. Aha. No i wyjechałem do bicia. Unicztożen. No ładnie, 10 frag, 9600 damage'u. Ładny wynik, naprawdę już. To już jest zacny wynik. To jest twój najlepszy wynik w ogóle, jeśli chodzi o damage na wszystkich czołgach, czy miałeś coś O lepszego? damage, tak. Druga bitwa to chyba 9800 jak Jaegerem. A frani to chyba na 100, albo na KW1 miałem też 10. No, medal pula nie jest wcale taki łatwy do zrobienia. To już trzeba Nie, na... trzeba mieć szczęście. Tak, dokładnie. To nie jest tak, że umiejętności, to tamto. Tutaj trzeba mieć dużo szczęścia, żeby drużyna pomogła, nie niszcząc innych czołgów. Także jeżeli ten warunek zostanie spełniony, to wtedy wy możecie się jakby wykazać umiejętnościami. Tutaj chciałem, żeby KW4 zostało na bazie, a pojechałbym kapować, ale nie posłuchał się i za mną pojechał. Zobaczmy. A, 373, 3000 bitew. No to przecież on nie zostanie na bazie. On się będzie bał, wiesz? Zresztą tacy. Ten typ pomidorka, który jeszcze nie myśli. O, na tej zasadzie. Lecz przy 3000. Zdradzę. Tak, przy 3000 bitew. O lol. Przy 3000 bitew to już raczej powinno się wykazywać jakieś tam już zdolności w kierunku, że tak powiem. W kierunku grania. Jak widać, No i KW10. słuchania przede wszystkim, No bo i to się słuchanie. wypisałem. Tutaj się przeraziłem, że przegramy czy coś. Jeszcze próbowałem na ślepo strzelić tam na kapa, żeby się akurat dodało. Ale trzeba było się wrócić. Na szczęście KW4 zdąży, jak się okaże. Raz miałem taki przypadek, że stojąc na malinówce. A, znowu Copperfield. Stojąc na Zostaje. malinówce na jednym kapie, strzeliłem do drugiego raz. Na drugi kap. Strzeliłem drugi raz i zbiłem kapa na 98%. To mi na prochorówce też przy 98% udało się, ale jechałem 40 chyba z górki i trafiłem akurat. Ale słuchaj, ale to było na tej zasadzie, że ja stałem na jednym kapie. A koleś stał na drugim. Ja strzelałem w ciemno, na zasadzie takiej, a strzelę sobie. Zobaczymy, co będzie. Uda się, to się uda. I za trzecim strzałem okazało się, że weszło. No ale czasem naprawdę warto zaryzykować, bo może się bitwa obrócić przez to losy bitwy. Tutaj próbowałem tego T29 na ślepo dekapować. No ładnie. Trochę ci wpadło punktów za zdekapowanie. No, lepiej poleciało. Haha. I tutaj po prostu masakra. Popadanie! Ale z Golda bijesz teraz? Dobrze, teraz? Tak, bo chciałem Tak. mieć pewność, że po prostu, że go rozwalę, nie chciałem dłużej grać. I tutaj KW4, kurczę, zajechał mi drogę, nie miałem kraja już. No dobra. I to mamy. Tutaj oczywiście w tym momencie, jeżeli taki ktoś robi, to już nerwy cię już, że tak powiem, puściły i ja się wcale nie dziwię, że zareagowałeś tak, a nie inaczej, bo rzeczywiście ten KW4 zrobił to nie fair, widząc, że masz dobry wynik, to już powinien ci tylko wspomóc, a nie się dobijać. No. Jeszcze później po tej bitwie przeprosiłem tego gracza, żeby nie było. A on był w stanie cokolwiek wziąć, powiedzieć, czy raczej było tylko. Odpisał OK i tyle. Aha, dobra. No to dziękujemy. Oznaka mistrzowska, medal pula, obrońca, duży kaliber i specjalista. Dlaczego dostałeś duży kaliber 10303 damage'u, 10 fragów? Naprawdę imponujący wynik. Ten KW4
O dziwo, zagrał nawet nieźle, bo 2400 damage, czyli miał drugi wynik. Także też nie zagrał najgorszej bitwy, no ale no cóż. W ferworze walki troszeczkę cię poniosło. No, to się zdarza. Wiesz co, ja dopiero teraz zauważyłem, że to była konfrontacja, że było Rosjanie kontra Amerykanie. Ładnie. No, udało się bitwa. 2720 dostałeś potencjalnego. Ile miałeś tej obrony bazy? 86 punktów. No to rzeczywiście długo by nie brakło, żeby was skapował. Ale widziałeś, jaki Ale... szybki był ten T29. To nie jest najszybszy czołg, a zdążył objechać, dookoła przejechać, także zaskoczył Tak, was trochę. znaczy ja się zajmowałem T30 i E1. Trochę was zaskoczył tym, że on tak, wiesz, objechał Nie także. spodziewałem się, myślałem, że gdzieś tam będzie przy wodzie. Jakby to był metr, to prawdopodobnie by was zdążył skapować, bo niestety T29 nie ma takiego dobrego kamo. Zarobiłeś 174 tysiące, ale to tam musiałeś mieć tych bonusów dodatkowych. Naprawdę ładnie. Naprawdę ładnie. 33 tysiące na amunicję, 2703 łącznie, 6486 podwójnego, to jeszcze dostałeś bonusy do expa. Pięknie. Naprawdę Tak, exp. i to był pierwszy master na tym czołgu, bo wcześniej mi się nie udało po prostu. Nie udało się wybić. Aha. Taką bitwę trzeba było zrobić. No, ja ci powiem, że nie wiem, czy mam oznakę mistrzowską na tym czołgu. Rzeczywiście, to już wchodzą w rachubę duże ilości damage'u. Nie ma tak, że dobijamy tylko po 200, 300 i robimy 10 fragów. To nam nic nie da. Musimy zrobić dodatkowo dużo damage'u. Dobra, fajna bitwa. Nawet, że się trochę poruszałeś na tej bitwie, nawet zrobiłeś, a nawet nie pokazuję teraz, nie wiem dlaczego, coś się zbugowało, ale 13, prawie 14 minut, także dosyć długa bitwa. No. Dobra, kogoś pozdrawiasz? Magdawido pozdrawiam. No Magdawido niestety dawno już go nie widziałem. Ale mam dostęp do jego konta, dał mi swoje pasy, jak odchodził. No dobra, nieważne. W takim razie pozdrawiamy Magdawido. Mam nadzieję, że nas usłyszy i wspominamy go tutaj czule, nie? Tak. Dobra, dobra. Dzięki w takim razie i do usłyszenia. No dzięki, cześć.